Słuchajcie, to powiedzcie nam, kiedy jest ten ślub? W poniedziałek, za 2 tygodnie. To troszkę mało czasu. 14 dni? Ja chyba zwariuję. Mało. A jaki to jest ślub? Kościelny czy cywilny? Kościelny. Kościelny. I udało się wszystko załatwić na poniedziałek? Udało się. Na ostatnią chwilę, ale się udało. Od poniedziałku do czwartku jest zdecydowanie prościej niż w weekend. I można też wynegocjować lepsze warunki finansowe. Mam nadzieję, że jesteście trochę przygotowani. Jak to w ogóle planujecie? Mamy tutaj takiego dreambooka. Czyli się przygotowaliście. Zdjęcia. No, chociaż tyle, że wiedzą, czego chcą. O, zaczynamy od mojego ulubionego tematu. Przypadek? Nie sądzę. Co ty myślisz o swojej sukni? Jak byś chciała wyglądać? Jak byś się chciała czuć tego dnia? Swobodnie. Czyli chcesz się dobrze bawić na weselu, jeżeli swoboda jest numerem jeden. Jest umiłowanie do koronki? Ja lubię. Ja też. Boho. Boho. Tak. Czyli co, w ogóle idziemy w ten klimat boho? Taki bardziej boho, ale z takimi elementami glamouru. Ale garnitury nie są boho. No nie są boho. No te nie akurat są. A czemu? Ale możemy eksperymentować. Tak. Aha. Większość osób tak mówi, a potem w praktyce okazuje się, że w zasadzie są tradycjonalistami. Coś czuję, że ta kartka jest stworzona przez ciebie w tym całym dreambooku. Tak. Kto z was robił ten dreambook? No. Wspólnie. Teoretycznie wspólnie, a praktycznie to można się domyślić. Klasyka gatunku. Kobiety z reguły wiedzą, czego chcą, natomiast mężczyźni przytakują i liczą kasę. A co ma znaczenie w przypadku auta? Może by był głośny, żeby zaryczał pod kościołem. To widzicie Agnieszka do środka. Wiesz co? A na czym wam najbardziej w dekoracji zależy? Znaczy mnie osobiście właśnie podobają mi się właśnie takie elementy świetlne, zwisające kwiaty. Widzę wszędzie drewniane krzesła, drewniane stoły, więc to tak... A ja widzę stodołę. Stodołę. Przede wszystkim widzę stodołę. Pomieszanie z poplątaniem. Boho, złoto, kwiaty, drewno, tutaj nic nie trzyma się kupy. Ma być po prostu ładne, klimatyczne miejsce. Fajnie też by było, jakby były jakieś atrakcje poboczne, czyli nie wiem, słodki stół, tupnąć sztuszką, też by było fajnie, jakby tupali. Wyłapałam dużo rzeczy, które kosztują różnie, i więcej, i mniej. Powiedzcie nam, jaki macie budżet na organizację tego wesela? 40 tysięcy, z czego musimy odjąć opłaty kościelne, czyli jakieś 1300 zł. Okej. Okay. Na ile osób w ogóle planujecie ślub? Zaprosiliśmy 120 osób, ale szacujemy... Na poniedziałek? Ale właśnie z racji tego, że to jest poniedziałek, więc szacujemy, że będzie tak między 60 a 70. No jednak nie okej. 40 tysięcy na 60, 70, a co dopiero na 120 osób? To jakiś hardcore.